Gdzie mój tato jedzie? A, chyba zatankować. Szybki wyjazd za Wrocław. 130 km. Teleskopówka jest do zobaczenia. Jakiś wynalazek. Obawiam się trochę tego. No ale sam jestem ciekawy, co tam na miejscu zobaczymy. O chłopie! O, tam chyba świeca płomieniowa nie była zastosowana. Chyba nie. Włączyłeś tą świecę? 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 Nie grzałeś, co? No, to może spróbuj z grzaniem. Czekaj. Czekaj, bo ja już też. Gdzie tu jest doprowadzony? Tak, no, tym. Tym przytrzymaj. Musisz trzymać, no. Trzymaj. Z 20 sekund na pewno, niech ona się nagrzeje. I też możesz trzymać i palić później. No, to to jest. Jakie szczęście mnie spotyka. Cały czas do przodu. No, Adrian, pochwalę cię. Kolejny raz. Łatwiej na złoto jedzie. Świeca płomieniowa robi robotę. Adriana oczywiście znacie, jeżeli nie znacie, to wpadajcie do jego sklepu z soczkami, z syropami. O chłopie, ten to jest nasz favorite. Bardzo fajne rzeczy tam tworzy, rolnik z mojej okolicy, młody, ambitny, z planami na przyszłość i z bardzo dużą wiedzą. No. Syrop pigwowy. Bimber! Jaki to bimber? To jest syrop z pigwy. Ale mu nas podziwiam. Jeszcze takie w promieniach porannego słońca szybkie odpowiedzi na pytania spod ostatnich filmów, a niektóre też komentarze. Ktoś tam pytał, a co bym zrobił przy tych moich wyliczeniach, gdybym miał bardzo słabe gleby, piąta, szósta klasa. Drugi komentarz odnosił się do tego, skąd ja na to biorę wszystko pieniążki, żebym nauczył wszystkich tej swojej ekonomii. To jest ewidentnie komentarz bardzo uszczypliwy i nie pierwszy tego użytkownika na moim kanale. Cały czas się doszukuje, skąd ty, Grzesiek, masz pieniądze na tą budowę i tak dalej. Szybkie odpowiedzi. Nie mam wpływu na to, jaką kto ma ziemię. Opłacalności będą różne. Ja też na niektórych uprawach wychodziłem na zero. Pokazywałem to zresztą. Na przykład na kukurydzy. Trzeba oczywiście szukać swojej niszy. Można mieć 100 hektarów, a można mieć rzepaku i pszenicy albo 10-15 warzyw i zarabiać takie same pieniądze. Więc tutaj no, trzeba kombinować. Na przykład jakiś kolega tutaj w okolicy robi herbaty. Nie ma dużo pola, ale spina mu się to wszystko, czyli zioła na swoich kawałkach i też na tym fajnie zarabia, więc no, trzeba tutaj szukać swojej niszy oczywiście. Ja ze swojej strony na tych najsłabszych kawałkach poszedłem w farmy fotowoltaiczne. Tam, gdzie się uda, to się uda. Nie mam tych kawałków za dużo. Jeżeli chodzi o klasę poniżej trzeciej, czyli czwarta, piąta, szósta, ale no, jest to w trakcie weryfikowania. Mam nadzieję, że gdzieś na jakichś kawałkach to pyknie i będzie taka dywersyfikacja dochodu na gospodarstwie. Można powiedzieć, że jeszcze niedawno, bo dobre kilka lat temu, gdy wszyscy tutaj pomykali, znaczy nie wszyscy, dobra, nie będę uogólniał, ale sporo osób pomykało jakimiś nowymi zachodnimi ciągnikami, to ja właśnie tym sprzętem siałem nawozy. To był pierwszy nowy sprzęt w gospodarstwie, później było długo, kurczę, nawet bardzo długo, nic z nowych maszyn. Mój tato, żeby spiąć gospodarstwo, żeby to się opłacało, jeździł do pracy do Niemiec, też na gospodarstwo, pracował na roli. Sprzedawał maszyny, też przez jakiś czas tutaj z wujkiem ściągali i co się udało, to sprzedawał jakieś używki. Transport, dodatkowo buraki, naprawdę, żeby przetrwać na tym rynku, to trzeba dobrze kombinować.
Chociaż kombinowanie to nie jest dobre słowo do tego typu spraw, bo to najczęściej wiąże się po prostu z ciężką pracą. Cały czas używki. Pierwsze nowe sprzęty u mnie w gospodarstwie to był Prof. 3 czy 4 lata temu, chyba 3. I wcześniej cały czas były używki, żadnych nowych maszyn. No to było takie kombinowanie, żeby się cały czas jakoś to spinało, żeby się opłacało. Natomiast w tym momencie, jeżeli ktoś tam pyta, skąd biorę pieniądze na budowę, no to są, jak sami wiecie, rolnicy, kredyty również i można się takimi rzeczami wspierać na szczęście. Natomiast odnośnie jeszcze farm, które tutaj cały czas są, dużo osób też o to pyta, cały czas pod takim dużym znakiem zapytania, bo trochę jest warunków do spełnienia. Mam nadzieję, że to się uda w końcu tam dopiąć. Są nowe warunki. Są nowe warunki. Strona Żniwa na Lata to jest też firma, z którą procedowaliśmy umowę, więc sporo tam swojego wkładu mamy, tak żeby ta umowa była jak najbardziej dla rolnika korzystna. Nawet 15 tysięcy obecnie do wyrywania z każdego hektara. Ta kwota jest oczywiście waloryzowana pod kątem inflacji co roku, także nie stoi w miejscu, tak jak niektórzy podpisywali kiedyś umowy z wiatrakami na wiele lat i takich zapisów nie było. Tak teraz te umowy są poprawione i te kwoty po prostu będą się też zwiększać, jeżeli inflacja będzie rosnąć. Całkiem ciekawy temat. 15 tysięcy z hektara. Takiej kwoty jeszcze z żadnej uprawy w swoim gospodarstwie nie wyciągnąłem. A pytanie do Was, czy Wam się udało na przykład? Jeszcze jedno tak o poranku i przy tych pięknych kościelnych dzwonach. Zawsze o tym mówiłem i to jest, i mówię o tym wprost, że ja nie zaczynałem tego gospodarzenia od zera. Bardzo dużo pracy tutaj włożył mój tato. Można powiedzieć, że dzięki niemu też jestem na takim etapie, jakim jestem. Możecie sobie zobaczyć więcej na filmie Historia gospodarstwa. Bardzo fajny film zresztą, trochę pokazujący, skąd to się wszystko wzięło, jak to wszystko się zaczęło. A Was jeszcze raz zachęcam do wyjścia ze swojej, nie wiem, czy te dzwony nie będą przeszkadzać, swojej strefy komfortu, bo żeby coś fajnego osiągnąć, to naprawdę trzeba z niej wyjść, trzeba zacząć coś działać, mieszać może tymi biznesami trochę. Ja tutaj te farmy też tak chciałbym potraktować jako taką mocną dywersyfikację i podzielenie tego, prawda? Czyli najgorsze gleby w moim gospodarstwie jakby poszły pod to i takie pieniądze, gdyby z hektara były, to by naprawdę było piękny zastrzyk do tego, co tutaj się robi. A z drugiej strony oczywiście pole, uprawa. Wchodzimy teraz jeszcze z takim małym, nowym biznesikiem. Zobaczymy, jak co z tego będzie. Soczki. Na próbę. Soczki wspólnie tutaj z Adrianem. Taka inicjatywa wyszła. Czysty burak, nic tu więcej nie ma. Powiem wam, że na wróble to chyba też nie działa, co? W ogóle. Rzucone tylko fliselinki z buraków. Muszę się za to wziąć, a tak mi się nie chce. Ale to trzeba trochę pogody, żeby je porozkładać, wysuszyć dokładnie i zwinąć. No i tyle zostało z kukurydzy. No. Tyle z kukurydzy zostało w tym sezonie. Jest. Mógłbym powiedzieć, że jestem cienki jak pisterka, ale tak nie jest. Ta waga gdzieś się od kilku lat trzyma na takim samym poziomie. Dobry kwintal jest, jak to w rolnictwie, jak to porządny rolnik. A cały czas do przodu. Pasek, bo mi spodnie spadają. W sumie po to jest pasek. Dostałem jeszcze kilka komentarzy w sprawie moich nowych okularów. Z jednej strony Grzesiek, zaprzestań noszenia tych okularów, one w ogóle nie wyglądają.
inne są takie, żebym jak najbardziej je nosił. Z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że może i nie wyglądają, ale są po pierwsze wygodniejsze od poprzednich, chociaż tamte też mam i lepiej widzę. No, lepiej, zdecydowanie lepiej widzę. Pokaż, bo ty zawsze taki ze smarów tutaj wychodzisz. Dobry kot jesteś, to ci powiem. Coś ciekawe, ja nigdy za kotami nie przepadałem. To taka zmiana, jeszcze rudy. Co chwilę takie tematy, ale sprzęt jest, to trzeba wozić. Poduszka, którą kojarzę chyba z jakiejś wełny magicznej, rozgrzewającej, z barana na miejscu pasażera, ale można też na tym siedzieć tutaj. Tym razem Opel Combo. Zobaczmy, jak startuje. Bardzo dobrze. Pięknie przeniczka wygląda, pięknie, podoba mi się. Tato! Tato! Trzeba Jawoza wyciągnąć! On coś wciąga! A Jasiu! Arlo na drugie piętro za gościu. Co za gość. Dostanie coś w nagrodę chyba, co? Paluszki masz? Arlo, chcesz zagrać na playu? Z szefem? Co? Tylko, że jakby nie zjadł, co nie? Pogardziłby. Ostatnio ktoś zauważył, że mało Arlo u nas. Zobaczcie, jest otwarte okno. On sobie wchodzi do nas na drugie piętro, kiedy ma ochotę. A którędy wchodzi? Po krzakach winogrona. Tak, zapuka i... I zapuka łapką, ale on woli do babci chodzić. Babcia ma więcej kiełbasy niż my. I on najpierw tam idzie obada, a później do nas przychodzi, nie? Teraz zjadł dwa kabanosy. O, tu jesteś. To chodź tutaj. Chodź tutaj, bo ja zamykam.